Komosa biała znana jest i w zielarstwie, i w kuchni. Ja pokażę Wam ją od strony dekoracyjnej. Przez większość traktowana jest jako chwast. Ja chcę pokazać Wam, jak cudownie można ją użyć do dekoracji. Już wkrótce dekoracje jesienne i bożonarodzeniowe. I zobaczcie, ile ja tej komosy tutaj mam. Naprawdę warto ją zbierać. Już wkrótce na kanale pojawią się filmiki z tą roślinką. Zapraszam do obserwowania. Pa, pa!